श्री भगवानुवाच श्री भगवान भगवानुवाच कथयिष्यामि कांतते कथयिष्यामि दिव्ययात्मा विभूतया दिव्यात्मा जीवयात्मा विभूतया प्रदान्ता कुरु श्रेष्ठा प्रदान्त्याता कुरु श्रेष्ठा नस्तयन्तो विस्तरस्य मे नास्तियान्तो विस्तरस्य मे श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अन्तते गायिष्यामि कथयिष्यामि दिव्याहात्मा विभूताया दिव्यात्मा प्राग्गन्त्याता विभूताया कुरु श्रद्धा प्रधानता कुरु श्रेष्ठा नास्तन्तो वित्रास्य मे नास्त्यन्तो वित्रस्य मे श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाचा भगवान कथयिष्यामि अन्ते दिव्याहात्मा कथयिष्यामि विभूतया दिव्याहि आत्मा विभूताया प्राज्ञयन्तः कुरु श्रद्धा प्राज्ञयन्तः कुरु श्रद्धा नास्तियन्तो विस्तरस्याम नास्तिरान्तो नास्तियन्तो वितरस्य विस्तरस्य श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कान्तते कान्खयिष्यामि अन्तते अन्तते कांक्षयिष्यामि कान्खयिष्यामि दिव्याहि आत्मविभूत्या दिव्या हि आत्मा विभूताया प्राधान्यतः पुरुषतः प्राज्ञयन्तः कुरु श्रद्धा नस्तन्तो विस्तरस्य मे नास्तान्तो नस्तन्तो विस्तरास्य मे ओके तुम अचेनिया माताजी Najwyższa osoba Boga rzekł. Tak, opowiem ci o przepychu moich manifestacji, tych najświetniejszych, Arjunu. Bogactwa moje są bowiem bezgraniczne. Znaczenie. Nie można wyobrazić sobie wielkości Kryszny i jego bogactw. Ograniczoność zmysłów duszy indywidualnej nie pozwala jej zrozumieć ogółu przedsięwzięć Kryszny. Jednakże wielbiciele próbują zrozumieć Krysznę, lecz nie na takiej zasadzie, iż będą mogli w jakimkolwiek czasie czy jak na jakikolwiek etapie życia zrozumieć go całkowicie. Raczej same tematy o Krysznie są tak odświeżające, że zdają się one być nektarem, więc radują się nimi. Czyści wielbiciele czerpią transcendentalną przyjemność z dyskutowania o bogactwach Kryszny i jego różnych energiach. Dlatego pragną słuchać i rozmawiać o nim. Kryszna wie, iż żywe istoty nie są w stanie ogarnąć rozmiarów jego bogactw. Dlatego zgadza się opowiedzieć tylko o zasadniczych manifestacjach swoich różnych energii. Słowo pradaniata, zasadnicze, jest bardzo ważne, jako że my możemy zrozumieć tylko niewiele zasadniczych szczegółów dotyczących Najwyższego Pana, którego cechy są nieograniczone. Zrozumienie ich wszystkich nie jest rzeczą możliwą. Słowo vibhuti użyte w tym wersecie odnosi się do mocy, przez które kontroluje on całą manifestację. Według słownika Amara Kosia vibhuti wskazuje na moce wyjątkowe. Tych wyjątkowych mocy Najwyższego Pana ani manifestacji jego boskiej energii nie mogą zrozumieć impersonaliści ani zwolennicy panteizmu. Jego energie rozdzielone są w różnych manifestacjach, zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym. Teraz Kryszna opisuje to, co zwykły człowiek może postrzegać bezpośrednio. W ten sposób zostanie opisana część jego zróżnicowanej energii.
Dziękuję, Sara Mataji. Arjun zapytał, jak mogę cię pamiętać, kiedy jestem na tym świecie. I też pytał, jak sprawiasz, Krishna, że ten świat działa, tak? Arjun bardzo pytał, jak mogę myśleć o tobie w tych materialnych rzeczy. To tutaj w Bhagavad Gita Krishna dam nasz, jak powiedzieć, wskazówek, tak, hint. Taki, jak on, jak my możemy go zapytać. Vibhuti oznacza szczególne bogactwo. Specjalna manifestacja, która go reprezentuje. Jad vibhuti. Tak, to wszystko, co widzisz, wielkie, piękne rzeczy, jest moja manifestacja, Krishna będzie powiedzieć, tak? To Krishna dalej będzie powiedzieć, my czytamy, energia, Pan będzie powiedzieć, że zobacz mój wybuty. Na przykład rybę, która ryba jest jak powiedzieć, mocniejsza? Reknie, shark, tak? To on mówi, jestem reknie. I on mówi, u mężczyzny, kto ma najwięcej moc, to jestem królem, tak? I was wen zente, jestem lewem. To największe w każdej kategorii reprezentuje Krishna. Krishna jest źródłem bogactwa. Kiedy Krishna mówi, że ja jestem lewem, tak? To nie oznacza to, że Krishna jest lew, tak? Wszystkie natury materialne zostały stworzone przez Krishna, ale to nie znaczy, że są Krishna. Definicja Boga oznacza, że nie ma nikogo, kto jest również albo większego od jego, tak? To Arjun pyta o szczegóły, ale Krishna mówi, jak mam ci odpowiedzieć o szczególne, tak? Bo powiem ci pradhaniata, tak? Ponieważ bo mój vibhuti są vibhuti nasti antaha. Antaha to znaczy nie ogra, niczone. Nie ma końca. Więc powiem wam o kilka rzeczy, tak? Wszystko, jeżeli ja powiem, to nie ma końca. Dlatego największy Pana, największa osoba Pan, opisuje tutaj swój jedne nieliczne rzeczy, tak? Które możemy zobaczyć, bo największy Pan nie ma granic. Śrīla Prabhupāda dlatego napisze na purpocie, że nie możemy go pewnie zrozumieć Boga. To nie jest możliwe. Nawet sam Krishna nie może całkowicie zrozumieć siebie. To możemy patrzeć ten, co Prabhupada napisał. Pierwsza jest, że nie możemy go pewnie zrozumieć Boga. Jak to jest, że my nie możemy rozumieć? Kto mogę pytać? Bo zobacz, macie, bo kto mogę powiedzieć, my jesteśmy mądrym, budowaliśmy takie maszyny, to możemy rozumieć. Ale ten, dajmy przykład kalkulator. Kalkulator jest potrafić robić niesamowite rzeczy, tak? Daj jakiś numer i on może odpowiedzieć bardzo szybko, tak? Tak szybko on działa. Ale jeżeli poprosić do kalkulator i powiedzieć, poprosić o poprawnie moją gramatykę, tak? Jak chcę uczyć polskiego i proszę, pomaga mi. I on nie mogę zrobić. On jest doskonały, ale nie mogę zrobić. Nie możemy pomagać o stronę gramatyka. Podobnie my jesteśmy, my mamy ciało fizyczne. Co oznacza fizyczne ograniczenia my mamy? Jesteśmy teraz, jesteśmy na ten ciało, tak? Jako dusza. Ale ten ciało, ten świat materialny jest stworzony za ograniczona, tak?
Na innym stronie my mamy fizyczne ograniczone, tak? I nie będziemy w stanie tego rozumieć, tak? Dlaczego my, bo my patrzymy wszystko na naszym ograniczonym spektrum. Dlatego Prabhupada dał wiele razy ten przykład, że żaba, on mieszka na swój po prostu swoim mieście, tak? I on nie wie, jak to wygląda wielkie morze, tak? I tak sam Plato powiedział, tak? Plato powiedział, ludzi, kto mieszkali cały czas na cave, jak i zamknięty patrzą, tak? To oni będzie, oni tylko widzieli sien, tak? I oni będzie myśleć, że to jest cały świat, tak? Bo oni nigdy nie widzieli ludzi. To my nie mamy doświadczenia, jak to wygląda rzecz, co nie ma ograniczenia, tak? Dlatego, a potem Prabhupada powiedział, że Krishna nawet nie mógł Sawkowicza zrozumieć siebie. To jest nawet ciekawe. Jak Bóg, Bóg jest, jeżeli taka największa osoba, to jak on nie mógł mnie rozumieć, to na Czaitanya Charitamrita stwierdzimy. So, że Krishna, kiedy chce rozumieć sobie, to on rozszera, swoją energię. Nie, aby zrozumieć siebie. Ale wtedy również Krishna jest rozszerzony. I ponownie on chce rozumieć, to robi rozszerza swoją energię i potem on znowu jest rozszerzony. To tak to dżawa. To jest po prostu natura Krishna. To jest natura Krishna. Dlatego, kiedy my zobacz, ludzi napisają taki poety albo grają jaka muzyka, to często oni chcą, że to nie będzie kończyć, tak? Kiedy oni mają imprezę, nie chcą kończyć. Dlaczego my mamy taki chęć, nie chcę coś dobrego będzie kończyć? Bo dlatego my szukamy Krishna, tak? To tak, więc to jest Krishna natura, tak? Dlatego, więc od wybaczali nie oczekuje się, że Sawkowicz zrozumieć Krishna, tak? Po prostu wybaczal dalej słucha Krishna katha. I on cały czas czuje smak i to jest niekończone, tak? Jedna werset Bhagavad Gita mogę czytać i każdym razem czytamy, każdym razem będzie nowy, tak? To jest Krishna natura. To tak, więc tutaj Krishna rozciera się, że aby pomóc nam zrozumieć, tak? Bo jeżeli to jest tak, że nasza pozycja staramy się zrozumieć tego, który jest poza ograniczeniami. A to jest, to też jest koncepcja Bóg, to jest poza naszym koncepcji, tak? My nie nawet nie mogliśmy wiedzieć. Kiedy my czytamy taki rzecz albo słuchamy, to niektóre religii zarezygnują, tak? Oni mówią, o, to Bóg jest po prostu jaka, nie jest osoba, to jest energia, tak? Na przykład muzułmanie uznają to za obrazę. Kiedy my mówimy, Bóg ma formę, to on mówi, ale to jest obraza, to jest obraza. Bo Bóg jest taki wielki, jak on może być ma formę. I Mayavadi mówi, że wszystko jest jednym, tak? Ale nie widzimy tego za powodu Maji. Oni mówią, że wszystko jest jednym, tak? Bo na przykład my widzimy na ten świat materialny, no, inny smak, inne kwiaty, inne, ja nie wiem, potrafy, tak?
zobacz, cukier nie, cukier ma inny smak, sól ma inny smak. Ale Majawadi mówi, że wszystko jest jedno. To jedno, to dlaczego my nie widzimy teraz? To oni mówią, nie widzimy tego za powodu Maj. Kiedy Maja nie będzie, to wszystko będzie, ty będziesz widzieć wszystko jedno. To oni mówią, wszystko jest jedno, jednością, dzięki Maj widzimy różnorodności, tak? Ale jest rzeczywistości, tak? I jest Maja, która sprawia, że rzeczywistości wydaje się inaczej, ale są też dwie rzeczy teraz, tak? Bo oni mówią, że rzeczywistości jest jeden, ale dzięki Maja my widzimy różnicę. Ale kiedy oni dołączą Maja do swojej teorii, to teraz są dwie rzeczy, nie jeden. Jest Maja i jest rzeczywistości. To więc, co się dzieje za teoria? Że wszystko jest jednym. Tam są dwie rzeczy. Oni potrzebują Maja, aby udowodnić swoją teorię. Ale jak? Ale jak tylko oni podłączyć Maja na swoją teorię, w tej chwili jest dwie rzeczy, nie jeden. Więc ta teoria nie działa. Nie wszystko jest jeden, tak? Nawet ta teoria nie działa, tak? Tam ten teoria ma dwa rzeczy, tak? To jest jak wielka Bóg. Nic nie był, ale na nic nie był, od nic poszło wszystko. To jeżeli pytamy, aha, ale on mówi, ten nic ma coś. To nic ma coś. To są takie głupie teorie, tak? Dlatego Bóg jest łaskowy i Krishna opowie nam o rzeczy, tak? Które są najbardziej widoczne do nas i jaki możemy sobie wyobrazić, tak? A następne pozostawamy je do kontemplacji, tak? Dlatego Krishna daje tak, tak? I też jest przykład, co Krishna daje, gdzie wszystko nie jest jeden. Na przykład prąd. Prąd idzie do lodówka, daje zimne, robię zimno, a idzie do kuchni i na ten prąd możemy gotować, tak? To energia jest jedna, prąd jest jedna, ale formy są różne. Tak podobnie wszystko przychodzi za energię Krishna, ale ma różne formy, tak? W ogni jest światło, ciepło i dym, ale to nie jest tak, że wszystko jest taki sam. Wszystko jest ogień. Nie. Ogień działa w jeden sposób, a dym działa w jeden sposób. Dlatego Majawadi mówi, że wszystko jest jedno, ale widzimy, że wszystko jest odrębne, tak? Wszystko nie jest jeden, tak? My mamy różny kolor, różny smak, tak? To jest tak, jest Krishna i on ma wiele energii. To jeżeli my zobaczymy wiele energii, to wiele energii jest w rzeczywistości jednym. Dlaczego? Bo wszystko idzie, ponieważ są Krishna energii, tak? Dlatego są jeden. Ale wszystkie energii działa w inny sposób, więc są różne, tak? Jest różnica. Dlatego Mahaprabhu powiedział, dał nas taką filozofię, acinte bheda, abheda tatva, tak? A w świecie duchowe są różne odmiany też, więc ten vibhuti yoga jest bardzo ważnym rodzajem, tak? To co Krishna mówi na ten? Że wszystkie ten materialne rzeczy, co Krishna będzie powiedział, tak? Na przykład lew, król, tak? To możemy powiedzieć, że to są materialne rzeczy. Ale zobacz, wszystko materialne idzie jak
prąd, tak? Prąd idzie do lodówki i też idzie do kuchni. Tak jest sam. Wszystko idzie od Krishna, ale Krishna energia ma różne energia, tak? Jedna energia otworzy naktar, drugi otworzy truć. Naktar robi innego, java, naktar java inne, jeżeli my pijemy naktar, to jest inne, a jeżeli pijemy truć, to efekt będzie inny. Ale obo idzie od Krishna, tak? Dlatego Krishna mówi, tu, że materialne rzeczy, tak? Są, on mówi, jak my możemy zobaczyć oni, tak? Że coś lepszego na każdej kategorii ma lepszego rzecz, tak? I on mówi, ten lepszego rzecz jest ja, tak? Ale kiedy my zaczynamy widzieć to, że o, to idzie od Krishna, to my zaczynamy automatycznie podłączyć wszystko do Krishna. Na innym stronie my będziemy widzieć, że ten świat, jak jest połączony się za Bogiem. I wtedy możemy zobaczyć, jak boskie są rzeczy. To, bo ostatecznie wszystko pochodzi od Krishna. Więc w pewnym sensie wszystko w tym materialnym świecie jest boskie. Ale chodzi wszystko, jest połączone za Krishna, ale wszystko po prostu ma własne egzystencje, tak? Na innym stronie każdy rzecz ma swoje indywidualne jakości, tak? Jak my powiedzieliśmy, tak? Daliśmy przykład nektar, tak? Nektar też idzie od Krishna, a truć też idzie, ale oni mają swoje indywidualności, tak? To tak jest tak, wszystkie energie Krishna są boskie, ale działa na różny sposób. Niektóre pracują materialne, a inni duchowe. Ale wszystkie energie są duchowe energii Krishna, tak? Tylko w tej chwili my zapomniamy, tak? Jak wszystko są związanie za Krishna, tak? Widzimy rzeczy materialne, ale nie widzimy, że o, to idzie od Krishna. Dlatego nasza wizja jest materialna. Dlatego my na przykład to idzie do zoo i mówię, kiedy widzisz lew, o, jak niebezpieczny jest ten lew. Albo widzimy małpa, o, zobacz, jak on robi, tak? Wow, wow. Ale zobaczymy słońce, nie słońce, słon i mówimy, o, jak dużo. Zobacz, wszystko widzimy, ale nie myślimy o Krishna. Nie myślimy, że o, jak to wszystko idzie od Krishna, to jest energia Krishna, tak? Nie możemy zobaczyć, że ten lew i ten słon też są energie Krishna. A dlaczego nie my możemy myśleć tak? Dlaczego ludzie tylko po prostu widzą na przykład lew i nie myślają, że to jest energia Krishna? Ponieważ oni zapomnieliśmy o Krishna, więc nie możemy zobaczyć relacja między tym rzeczami a Krishna. Ale osoba, kto jest dołączy do świadomości Krishna i jest wybiciel, on widzi, że wszystko jest podłączone do Krishna. Tak? I dlatego on widzi, że wszystko jest wszystko jest podłączone do Krishna, dlatego on myśli, że wszystkie rzeczy powinno być korzystać dla przyjemności Boga. To kiedy on widzi bardzo najpiękna kobieta na ten świat, to on myśli, o, ta najpiękna kobieta jest dla przyjemności dla Krishna. Bo to jest Krishna energia, tak? On ma taką wiedzę, tak?
Kiedy on widzi jaki ptaszek, tak? Jaki ptaszek, to on myśli, o, co będzie na ptaszek, który ptaszek jest największy, tak? To on zaczyna myśleć, że garura jest największym, tak? Ptaszkiem. A Krishna mówi, ja jestem garura, tak? To tak to jest ten rodzaj, co Krishna będzie po prostu zaczyna, następny werset będzie zaczyna powiedzieć teraz na jakie wybuty. Ale główny cel jest tak, że Krishna, my nie możemy rozumieć Krishna do końca, tak? Dlatego życie duchowe nie ma koniec. Cały czas jest nowe. Dlatego co wybiciel mogę zrobić? On słucha Krishna katha. I Krishna katha otworzyć wiele rzeczy. Tak? Dla nas. Dzięki temu nasza świadomość będzie duchowa. A kiedy my mamy duchowe, bo to jest nasza natura. Tak? To kto może powiedzieć, że o, na przykład my jesteśmy brudne, tak, mamy brudne rzeczy na serce, tak, a my jesteśmy smutne, ale fakt jest tak, my nie jesteśmy smutne. My teraz, w tej chwili, my mamy po prostu, jak powiedzieć, nasza natura jest radosna, tylko my mamy teraz pokrycie materialne, pokrycie my mamy, dlatego material covering. Pokrycie materiałowe my mamy, tak? I dlatego my po prostu czujemy smutne, ale to nie jest fakt, że my jesteśmy smutni. Nasza natura jest bardzo częstsza. Na jednej stronie, kiedy wielbiciel dołączyć do świadomości Krishna, to oni po prostu mogę zaczynać, no, czasami oni mogę mieszać pokorę i co to powiedzieć? Self-esteem? Właśnie poczucie właśnie wartości, tak? O, ja jestem taki, nie był. No, nie mogę mieszać pokory od tego, tak? Pokora daje siłę do ciebie, a jeżeli pokora daje słabości, to nie jest pokora. To jest problem na poczucie właśnie wartości. Ty musimy myśleć, że po prostu jak powiedzieć? Na innym słowem, my jesteśmy tak zajęte, że szukamy po prostu materialne rzeczy, materialne przyjemności, ale kiedy my po prostu otrzymasz i zaczyna myśleć, jakieś możliwości my dostaliśmy. Dużo ludzi na świat materialny nie mają, nie nawet znają Bhagavad Gita, oni nie mają szansy, że co dzień mogę słuchać Bhagavad Gita, czytać wersety, oni nie mają, ale łaska Prabhupada, Krishna, my mamy takie możliwości, tak? To musimy zaczynać myśleć, że jakie możliwości macie, tak? To na innym stronie, to my musimy, kiedy my czytamy Bhagavad Gita albo czytamy ten rodzaj też, tak? To Krishna pomaga nas, że jak my idziemy blisko do Krishna, tak? Krishna nie mówi, my dołączymy świadomość Krishna i po prostu szukamy błędy i mamy depresję. Nie. Odwrotny efekt jest, tak? To na innym stronie, jeżeli ktoś słucha, że o, Krishna jest lew i potem idzie do zoo, ale cały dzień tam jest lodi, robi zdjęcie. To nie jest, że Krishna mówi, że zrób tak. Krishna mówi, jak wszystko jest podłączone do mnie. Na innym stronie Krishna
nauczyć nas, że jak jest, jak powiedzieć, zaawansowany wybiciel, on nie tylko widzi ja jako dusza i Bóg. Ja i Bóg. Nie, on widzi, że ja jestem dusza, Bóg i jak wszystko na ten świat materialny jest podłączone do Boga. On widzi każda relacja. Wszystkie relacje on widzi. A tam nie ma spekulacji, że on siedzi i spekuluje. O, to jest tak. Nie, Krishna daje, jak wszystko jest podłączone do mnie. Hmm? To dzięki temu my żyjemy na świat materialny i pamiętamy. Jak na przykład jest żona, ona ma dzieci i tak, i ma męża. I ta kobieta, kiedy po prostu dzieci jest na szkole i ona sprząta i widzi jego zabawki, tak? I ona mówi, o, ona od razu pamięta swój dzieci, tak? Od razu. Ale to nie znaczy, ten zabawa jest dzieci, tak? Ale ten zabawa jest podłączony do dzieci. Dlatego ma dużo, jak powiedzieć, emocje są podłączone do tego, tak? I tak jest tak. Krishna pomaga nas, jak my będziemy świadomi, jak my mogę praktykować więcej świadomość Krishna, tak? I po prostu na ten świat materialny, dlatego my po prostu, kiedy my czytamy ten następny werset, możemy czytać sami też i widzieć, że na ten świat materialny jest materialny świat i my żyjemy też na materialne ciało, ale jeżeli my zaczynamy widzieć, jak wszystko jest podłączone do Krishna i potem my contemplate to znaczy myślimy, tak? Myślimy, jak wszystko jest podłączone, to my będziemy mamy wniosek duchowy, tak? I ludzi po prostu nie rozumie to, dlatego kto mówi, że Bóg jest energia i jest wszędzie i nie możemy powiedzieć na sobie, albo Mayavadi, co mówi, wszystko jest jedno, ty jesteś jeden, ja jestem jeden. Ale to są złe, to jest po prostu złe teorie. To nie praktyczne, to nie działa nawet, tak? I na świadomość Krishna tak jest sam. Kiedy my praktykujemy, to my musimy rozumieć, że każdy jest indywidualny, tak? Każdy jest indywidualny. To znaczy, druga osoba ma swoją naturę, ja mam swoją naturę, ale zobacz, on próbuje. Tyle ludzi są, kto po prostu nie nawet czytają Bhagavad Gita, ale ta osoba spróbuje czytać, to jak ja mogę sądzić na tej osobie? Ale na drugiej stronie, kiedy my nie rozumiemy ten rzeczy, jak wszystko jest podłączone do Krishna, to my zaczynamy szukać błędy. Błędy szukamy, ale myślimy, że jak się komentować przed komentowanie do drugiego osób, coś, najpierw zobacz, jaka jest podłączenie, tak? To nie znaczy, że my po prostu nie poprawimy kogo. Poprawić kogo, zrób wszystko, że ta dusza idzie blisko do Krishna. Krishna sam jest na Bhagavad Gita pokazywał, jak wszystko idzie od jego, tak? To wszystko jest energii Krishna, tak? Ale to na jedną stronę wszystkie energii są, możemy powiedzieć, są jeden, tak, bo on idzie do Krishna, ale jest różnica, bo każda energia działa inna. Tak, jest tak, jedna dziwa istota działa inna, druga dziwa istota działa inna, tak. Ale Mayavadi chce, że wszystko będzie jedno, ale ta teoria nie działa. Nawet ten teorię oni mają dwie rzeczy. Maja i rzeczywistości. Tak? I to są dwie rzeczy. To dlatego Krishna pomaga nas. Tak? My musimy pomagać jedno do drugiego. Tak? I też muszę myśleć, że o, Krishna dał mi takie możliwości, że ja mogę praktykować. To okej, ja mogę uczyć, tak? I po prostu praktykować więcej Bhagavad Gita na moim życiu. Tak? Muszę być ma entuzjazm, że o,
To nie jest tak, że wszystko jest nudne, smutne, nie ma szansa, tak? Bo ten świat materialny jest otworzony na ten sposób, że wszystko degraduje, tak? Jeżeli kupić nowy dom, to 10 lat potem on będzie degradowanie. I taka jest natura. To jest otworzona, to jest tymczasowa. Że dzięki temu potem będzie, Krishna będzie, po prostu wszystko degraduje, to Krishna usunął wszystko i daje, otworzy nowe rzeczy, tak? To nie znaczy, że musi być, ma depresja i to, i tam. Nie, musi być szczęśliwy, że Krishna daje nas wiedzę, dzięki temu my możemy rozumieć, że to jest tymczasowy. Ale ja jestem dusza, tak? To jeżeli ja będę praktykować na ten dzieci świadomość Krishna, to on jest szczęśliwy i on nie boi się, że on wie, że jeżeli nie ten dzieci ja mogę wracać, jeżeli to następne dzieci też będzie Vaska Mahaprabhu, Nityananda Prabhu i ja będę urodzić gdzieś, gdzie ja mogę praktykować i gdzieś dalej. To jest, dlatego to jest nauka duchowa, tak? I Śrīla Prabhupāda wszystko widział, jak jest podłączone do Krishna. Bo to jest fakt, to nie jest nasza koncepcja, to jest fakt. Wszystko jest podłączone, ale wszystko ma inne funkcje, tak? Jak prąd. Prąd na lodówkę ma inna forma, a na kuchnia ma inne formy, tak? To jest świadomość Krishna, tak? Dlatego Krishna katha mogę, ma niekończona, tak? Nigdy nie kończyć, bo to jest natura Krishna. I Krishna też daje jeszcze jeden punkt, będzie, co mówię ten, na ten, że na przykład ludzie idzie na szybki samochodem, to oni czuje, ja nie wiem, Michael Schumacher albo coś, oni czuje bardzo zadowolony. A kto idzie po prostu, ja nie wiem, tańczyć, tak? To on czuje bardzo dobry smak, tak? Czuje bardzo szczęśliwy. To Krishna mówi, że ten szczęśliwy, jeżeli my zaczynamy rozumieć, że to my czujemy bardzo szczęśliwy, kiedy idziemy bardzo szybko na samochodem, a ten szczęśliwy, tam przyjemności idzie od Krishna, ale Krishna ma więcej przyjemności. Nie ten przyjemności jest końcowy. Coś jest dalej na ten przyjemności. Tak? Bo ja czuję ten przyjemności, ale to nie jest koniec przyjemności. To idzie od Krishna, a Krishna ma więcej przyjemności, kiedy ja będę służyć do Krishna. To my nie idziemy do Krishna na naszym przyjemności, ale kiedy my zaczynamy rozumieć, że my żyjemy jak żaba na naszym mały świat, to my po prostu potem chcemy poznać drugą stronę. To jest świat duchowy, gdzie nie ma ograniczeń. Tak, to my możemy zaczynać rozumieć, że jest taki świat. Tam są osoby, tam też oni żyją, tam też ma relacja. Tam nie jest, że wszystko jest jedno, tam też jest różne rzeczy. Tam nie ma, nie potrzebujemy, jak powiedzieć, urodzić i opuścić ciało. Tam ciało jest inne. Tak, to jest, Krishna pokazuje, że jeżeli ty widzisz tu dobre rzeczy i myślisz wow, to zaczynaj rozumieć, że ten wow idzie od mnie. Tak? A ja, gdzie mieszkam? Ja mieszkam na Vrindavan. To chodź tam i zobacz, jak tam będzie. I tak to jest. My musimy pomagać jedny do drugiego, dlatego sadhu sang jest tak ważny. Kiedy mamy asociację wybiciel, to wybiciel jednak chce pomagać drugiego. A druga chce pomagać jednego.
Dlaczego? Bo oni rozumie, że to my jesteśmy każdy inny dziwa. Każdy my mamy, każda dusza jest inna. Tak? Każda ma swoją naturę. I my akceptujemy, bo Krishna akceptuje. Krishna nie otworzył każdy dusza jak jedna. Tak? Na jednej stronie każdy dusza możemy powiedzieć jest jedna, bo każdy dusza musi służyć Krishna. Ale jak oni służyć, jak oni ma natura, to jest inna. Tak? A czynite bheda, bheda tatwa. To Krishna mówi, kiedy my idziemy tam, zobaczymy na ryba, taka najlepsza ryba i mówimy wow, to musi rozumieć ten wow, kiedy czuję taki, ja nie wiem, zobaczyć jakiś, bywa taka film, miał tytuł Rekin i ludzie powiedzieli, tak, taki, oni kiedy widzieli, to czuwali strach, ale ten strach, co czuje na ten świat materialny, a ten strach też ma miejsce na świat duchowy, ale działa jest inny, tak? Efekt jest zupełnie inny. Tu my mamy niespokojne, kiedy my żyjemy na materialne rzecz, a tam na świat duchowy, tam ten strach daje przyjemność. Tam jest strach, że coś nie będzie się stało do Krishna, tak? To jest rzeczywistości, tak? Tylko dla nas jest trudne, w tej chwili, bo my żyjemy na materialnej koncepcji, to znaczy na innym sobie nie widzimy rzeczy, ale nie widzimy, jak są podłączone do Krishna, tak? A to jest, dlatego Prabhupada powiedział, nie zrób spekulacja, zobacz rzeczy, jak są, tak? A to są nie jakieś symbole, jakieś rzeczy, nie, to jest fakt po prostu, że Krishna mówi, to jest fakt, że ja jestem lew, ja jestem ten, to Krishna nie po prostu mówię jakiś na innym słowie. On mówi fakt. Dlatego my potrzebujemy Bhagavad Gita, jak tak jest, tak? Bo Prabhupada tłumaczył wszystko, jak Bóg chce. Dobrze, to tu kończymy dzisiejszy wykład. I proszę po prostu czytaj uważnie. Możesz zwiększyć pamięć o Krishna, a jeśli pamiętasz o Krishna, tak, to nasze życie jest pomyślne, tak? To dlatego czytaj ten bardzo uważnie. Dobrze, kto ma jakieś pytanie, komentarz? Tak, Ewa Mataji? Hare Krishna, moje pokłony. Dziękuję bardzo za wykład. Ja chciałam skomentować to właśnie odnośnie tego, że Krishna sam siebie nie rozumie do końca. Można powiedzieć, że non-stop się rozszerza, tak, i kurczy. I można to zobrazować znakiem nieskończoności. I sami naukowcy nawet teraz potwierdzają, że wszechświat się zarazem rozszerza i kurczy. I to samo możemy też zaobserwować z naszą świadomością, kiedy na przykład czegoś nie potrafimy ogarnąć, i bo to jest naszą granicą, ale kiedy wychodzimy poza własne granice, to jesteśmy, tak jakby rozszerzamy swoją świadomość i możemy to poczuć po prostu namacalnie. Piękny punkt, Mataji. Hare Krishna. Dziękuję. Tak, Amekala Mataji. Hare Krishna, bardzo dziękuję i chciała na początku dodać, tak, właśnie, jak co my będziemy patrzeć ze strony, tak, ze strony Krishna, to jego lila i dlatego on nam robi takie różne i my lepiej, jak я вчора powiedziała, nie potrzebno robić opinię, tak, відбічелю, а власне спожити на то, для чого ten відбічель в твоєму житті, і он принес для тебе, ну, потрібно бачити на нього więcej, можливо,
Co by ty mógł tak nauczyć, na przykład własnym przykładem, tak? I właśnie co zobaczyć, co jest dobrze, co niedobrze, ale opinię nie robić wielbicielem, bo to jest lila Kriszny. Jak co zobaczyć z góry, to dlatego i Kriszna takie robi sytuacje, co by w taki sposób tak oczyścić nas wszystkich. I stosowne mam pytania stosowne tego, na przykład, jak co my mamy jakiś dobry pomysł coś stworzyć, jakieś projekty, ale dla tych projektów nam potrzebno tak Lakshmi. I w jaki sposób potrzebno, i ja rozumiem, co to wszystko może dać Krishna, ale w jaki sposób modlić się tak w tym, co by Krishna pomógł zrealizować, bo to też daje duchowy rozwój i daje możliwość wielbicielom więcej służyć Krishnie. Dziękuję, Michala Mataji, za komentarz. Kiedy my korzystamy Krishna Lila, to Krishna Lila jest dla przyjemności Krishna. Że Krishna jest w środku, tak? A my, tak, nie musimy mieć ma opinię. Kogo, ale z drugiej strony Rupa Goswami też powiedział, że kiedy my spotykamy kogo, to też jest, że my mamy jakaś, jak Mataji ty powiedziałeś, że Krishna chce nauczyć nas, tak? A nauczyć to też znaczy, że my, co uczyliśmy, możemy praktykować. To na innym stronie wszystko nie jest jeden, tak? Kilka, no, jeżeli my znamy, że ten wybiciel jest kanisz, ten jest medium, ten jest uttam, to my po prostu możemy lepiej kierować nasze życie duchowe. To nie jest opinia, to jest fakt. Każdy wybiciel jest na innym poziomie. A dlatego, kiedy my po prostu akceptujemy ten fakt, nie daje nasze emocje, tylko to jest fakt, to my szukamy asociacja, gdzie po prostu my możemy uczyć więcej. A kiedy my mamy asociację, kto jest na przykład mniejszy, to my nie chcemy ten, dlatego, bo nie, że nie chcemy asociacji, ale my wiemy, że gdzie jest nasza granica, tak? A jeżeli my nie znamy naszej granicy, to kto jest kaniszta, my myślimy, to jest medium, i zaczynamy rozmawiać i potem nie jest wygodne dla tej dusza, nie jest wygodne, nie pomaga ten, dusza nie pomaga do nas, tak? To jest tylko chciałbym dodać, tak? Że Krishna też pokazuje nas, że jak my możemy praktykować, co my uczyliśmy, tak? To czasami są takie sytuacje, tak? I my musimy rozumieć, że to tak, to, bo to dwa rzeczy łatwo mogę misać, tak? Bo Rupa Goswami sam powiedział, że są kaniśta, są medium i są uttam, tak? To jest tylko, co ja chciałbym dodać do tego. Ale my musimy wszystko korzystać o stronę Krishna, tak? Kiedy my po prostu patrzymy kaniśta, to my musimy pomagać, tak? Tego. A kiedy my mamy medium, a my jesteśmy mniejszym medium, to my musimy służyć ten, tak? To zobacz, wszystko jest podłączone. Piękne do Krishna, tak? Daj, uczymy, pomagamy kaniśta i służymy, kto jest większy od nas. To na innym stronie wszystko my korzystamy, że idziemy, wracamy do Krishna. A jak wracamy do Krishna? Kiedy służymy do Krishna. To jest tak. Ale też my musimy pamiętać, że każda dusza jest, ma swoje wolności. A druga strona też jest, że czasami my mamy sytuację, bo my po prostu nie, my mieszamy. Brak wiedzy i my robimy po prostu, myślimy, otworzymy, jak Śrila Rupa Goswami powiedział, że wybiciel musi otworzyć swój serca na bardziej Katha Amrita Mataji
What is confidential means? Revealing heart in confidential. Sekretne, poufne. Tak, sekretne ten. A, ale wielbicieli po prostu nie czytają książki i po prostu potem odchodzi serca do kogo, kto po prostu nie jest teraz na stanie rozumieć. I potem są wiele problemy też, tak? To jest różnica. Na innym stronie musi być, nie masz opinia na kogo, ale musi być, ma opinia na siebie, jak ja mogę poprawić mój życie duchowe. Ale z drugiej strony też są fakty, same musi akceptować. Nie musi być tam krytykować albo coś. Po prostu jest fakt, tak? Jest pożar, gdzie to musi być trochę dalej, a jest tam wiatr, to musi być blisko, tak? Dobrze, a druga, co Mataji pytała o stronę możliwości, to Prabhupada powiedział, że Krishna może dać cały świat do siebie, tak? Tylko pytanie jest, czy ty jesteś... Kathamrita Mataji, Prabhupada said that Krishna can give you the full world, but the question is, can you manage it? Śla Prabhupada powiedział, że Pan Krishna może dać ci cały świat, tylko pytanie jest takie, czy ty jesteś w stanie tym światem zarządzać, czy jesteś w stanie sobie z tym poradzić. So there is the thing that deserve and desire. What we deserve and what we... Sorry. Więc to jest kwestia tego, na co zasługujemy i czego pożądamy. So Krishna is very intelligent person. He gives us always the possibility to serve. And more than what we deserve even. Więc Krishna jest bardzo inteligentną osobą i on nam daje to, czego pragniemy i nawet więcej niż to, czego pożądamy. So Prabhupada, look, Prabhupada had desire to spread Krishna consciousness, but he is a pure devotee, so he deserve that he can handle all the Lakshmi and everything. And so many temples were created in no time. Tak, to jeszcze nie dopowiedziałam poprzednio, że tam była też kwestia tego, że oprócz pragnienia trzeba zasługiwać i Śrila Prabhupada był taką osobą, która zasługiwała i dlatego przez jego ręce w cudzysłowie przychodziły takie duże pieniądze i on był w stanie otworzyć tyle świątyń w tak krótkim czasie, bo zasługiwał na to, był godzien. So, Prabhupada said, I just came with 40 rupees and I still have the same amount with me and so many temples are built. Śrila Prabhupada powiedział, że on przyjechał do Ameryki z 40 rupiami, czyli jakieś totalne grosze. I chociaż tyle świątyń wybudowałem na całym świecie, to dalej mam tylko 40 rupii w kieszeni. Tak, to znaczy, Mataji, że Krishna jest osoba, kiedy on widzi, że wielbiciel jest na stanie opiekować, to on daje takie możliwości. Prabhupada powiedział, że koszt na jedna... jedna wykład, albo to była rozmowa chyba, nie wykład. Prabhupada powiedział tam, że koszty są takie ogromne, kiedy po prostu czytamy, tam był 10 tysięcy dolarów, tam potrzebował 20 tysięcy. Prabhupada powiedział, zobacz nasze center Iskonowe Świątyni, takie mają koszty, ale Krishna daje wszystko do nas, tak? Krishna dał możliwości. To jest kwestia tak, jeżeli my praktykujemy, Krishna może dać. To jest pierwsza rzecz, a druga też jest tak, że wielbiciel też dostaje inteligencję, tak? To on pracuje na przykład na świat materialny, ale oni jak oni mają główny interes na nauczanie, tak? Uczyć ludzi, to kiedy nawet oni pracuje na świat materialny, to wielbiciele na czas Prabhupada wielbiciele był tak, że razem pracowali, tak? I kto idzie na przykład, ja nie wiem, poprawić samochód, to on płaci też, ale też w tej chwili, kiedy oni czekają, to oni słuchają Krishna katha, tak? To na innym stronie Krishna daje nas wszystko w tej chwili, co my możemy otrzymać, tak? Jeżeli my mamy na przykład, zobacz, kilka wybyczeli, oni dostali więcej rzeczy, a potem są, nie dam rady i padli, tak? To takie szanse my możemy
widzieć, tak? Musi być ma wiara, że Krishna, jeżeli my praktykujemy i mamy chęć, to Krishna oczywiście będzie dać. Jak dla Śrila Prabhupada. Nie miał pieniędzy, nie miał możliwości dla wiza, nie miał nawet pieniędzy dla bilet do Stanów. Ale on po prostu ma chęć, praktykował i wszystko dostał. Czy wystarczy, Amekhala Mataji? Właśnie, a w jaki sposób Krishna pokazuje? Bywa czasami w życiu tak, co możesz, tak, potrzebna twoja decyzja, ale decyzja taka, co ona dużo zmienia. I właśnie prosisz, no, ja nie jestem taki, no, ja nie widzę, no, ja nie znam, jak to odczuć tych znaków od Krishny, tak? Kiedy pokazuje, bywa czasami decyzja i decyzja dużo może zmienić w twoim życiu, ale w jaki sposób, jak zrozumieć, jakiej drogą pójść? Dlatego ja pytam. Dlatego mamy Guru Sadhu Shastra, dlatego jeżeli jest ważna decyzja, to muszę zawsze konsultować na Guru. Zawsze, dlaczego my mamy Guru Sadhu Shastra? Dlatego Prabhupada powiedział, mój ucznik będzie Guru, a potem jego ucznik będzie też, tak? Jak kto powiedział do Prabhupada, Prabhupada powiedział, że zobacz, Mahajan, Prabhupada powiedział 12 Mahajan, tak? A kto powiedział 12 taki potężny, tak? Imię Prabhupada powiedział, tam Prahlad Maharaj ten. I potem jego ucznik powiedział, a Prabhupada to jest 16. A Prabhupada powiedział, a ty jest 14. To na innym słowie, my mamy guru, tak? Zawsze mogę konsultować. Zawsze tak myślę i guru nie chcę przeszkadzać, bo ja rozumiem, co on ma służbę, dużo, dużo ma uczniów. I ale guru ma rację. Czasami ja myślę, co to... Może to nie jest pytanie tak duchowej strony, ale ja widzę w tym, co ta możliwość może dać na przykład rozwój jakiegoś projektu, rozumiesz, w taki sposób, ale to... Guru Maharaj powiedział nas wykłady, ja nie pamiętam, który wykład, ale jeżeli słuchamy wykłady wieczorne, to na jeden wykład Guru Maharaj powiedział, w tej chwili nie pamiętam dokładnie daty, ale to są ostatnie miesiąc albo ostatnie dwa miesiące. Nie, ostatnie miesiąc, tak jak Guru Maharaj powiedział, że każda decyzja, co jest poważna, zawsze musi konsultować do Guru. Dobrze, bardzo dziękuję za odpowiedź. To jest Guru mówię, tak? To muszę napisać do Guru i konsultować. I też są... Nie zawsze słyszę. I co jest tak, i tak mogę konsultować nad guru. I też dlatego mamy starsze wybiceli, tak? Do tego też konsultować, ale lepsze jest napisz do guru Maharaj, tak? I konsultować. Każdy służba, ja też konsultuję, tak? Każda decyzja. Dziękuję, Amekhala Mataji. Dziękuję również. I Madarana. Hare Krishna. Dziękuję bardzo za wykład. Mam pytanie odnośnie emocji Krishna. So I have a question regarding emotions of Krishna. As we know that Krishna is satisfied itself. Mm-hmm. And sometimes we can hear it in some pastime that he is sad or he is happy and has different emotions, but mm-hmm. how to understand how God can be sad? Because sometimes this is a synonym of not satisfied person. So how to understand his emotions towards to devotees and other people? Okay. Hare Krishna. Moje pytanie było takie. Przepraszam, przetłumaczę. Dotyczyło emocji Kryszny, bo sam sobie jakby on usatysfakcjonowany, tak? On cały czas ma tę satysfakcję i nie potrzebuje nikogo i niczego, ale czasem czytamy, że Bóg jest smutny albo jest wesoły i też właśnie ten punkt, że może się smucić, tak?
to jak tutaj to zrozumieć, bo często to jest synonim takiego niezadowolenia. Jak rozumieć jego emocje i też to druga część pytania, czy drugie pytanie, jak rozumieć jego emocje odnośnie wielbicieli i niewielbicieli? Matka, I will tell in maybe English and someone can translate. Mother is satisfied in herself. For example, she have house, she have good husband. Tak? Tak. Mama jest matka jest usatysfakcjonowana, może mieć dobrego męża, dom. Tak. But as soon as something happened to his kids, she become sad or in fear. Ale jak tylko coś się stanie z jej dziećmi, to ona staje się smutna, nawet wkrada się strach do jej serca. To przykład jest taki, że mama jest zdrowa, żyje dobrze, tak, jest dobrze, ale ona słyszała, że coś na nogi się stało na mój dziecku. To ona od razu czuje inne emocje. To na jedną stronę ona jest satysfakcyjna. Ja nie wiem, czy satysfakcja słowa mogę korzystać dla mama, ale ja dam przykład, tak? No ten przykład, że ona jest szczęśliwa na swoim życiu, ale kiedy ona widzi, że dziecko ma to ona ma takie emocje, że czuje po prostu inne emocje. A tak jest dla Krishna. Krishna jest osoba, największa osoba. Mama na ten świat materialny po prostu nie, jak powiedzieć, ona ma materialne ciało, materialne myślenie, to ona daje miłości, ale to nie jest po prostu, Krishna jest największa osoba, tak? Kiedy on ma emocje, on ma czucie, to na jednej stronie on jest Atmaram, co Mataji powiedziała, on ma satysfakcję, on nie potrzebuje nic. To nie potrzebuje nic, to znaczy tak, że na świat materialny, kiedy my chcemy części, to my potrzebujemy ten rzecz, spotykamy tu, albo ja nie wiem, ludzi na czas korona, oni byli smutni, dlaczego, bo siedzieć na domu, to oni muszą iść gdzie. To na innym stronie my potrzebujemy, kiedykolwiek my chcemy, że my będziemy zadowoleni, to my potrzebujemy jakiejś rzeczy. Sami nie my możemy zadowolonić, tak? Kto potrzebuje Netflix, kto potrzebuje grę komputerową, kto potrzebuje iPhone. Zobacz, zawsze potrzebujemy coś. Dzięki temu my czujemy trochę szczęśliwe, tak? Nie mamy w ogóle satysfakcji, ale co jest blisko, jest szczęśliwe. My mamy szczęśliwy, tak? Ale na Krishna nie jest tak, że Krishna potrzebuje na przykład iPhone, że będzie satysfakcjonowany albo szczęśliwy. On sam jest satysfakcjonowany. Na innym stronie on nie potrzebuje pomóc od kogo, że on będzie szczęśliwy, tak? To jest jej natura. To jest tylko Krishna mogę zrobić, tak? Ale z drugiej strony, proszę pamiętaj, że fakt jest, że on ma bardzo głębokie relacje od swój wybaczeń, tak? Dlatego obrazy są tak niedobre, kiedy robimy obrazy, to po prostu przelać serca Krishna, tak? A kiedy mamy emocje, kiedy mamy relacje, to my czujemy. Dlatego Krishna czuje, że mój wybaczeń jest taki. On sam jest okej, ale masz relacje, czuje, to się stało do mojej wybaczeń, tak? Ja muszę po prostu biegać, tak? Albo kiedy on widzi, że na przykład coś się stało do jego tata, tak? To on zaczynał płakać. Taki bardzo smutny był, tak? I dlaczego to jest? Bo to nie jest, że Krishna robi jakieś filmy, tak? Że on po prostu jest rola i nie ma czucia. Nie, on naprawdę ma czucie. To jest prawdziwa relacja, ale relacje i emocje są naturalne, tak? Dlatego on czuje, a to jest wszystko, że Krishna nawet, kiedy robi swój lila, to tam jest jego energia, nazywa jest Yogmaya. A Yogmaya robi tak, że Krishna też zapomnie, że on jest Bóg, tak?
to jest smak, tak? Czy Madarana rozumie ten odpowiedź, czy coś chyba mogę dodać więcej? Bardzo dziękuję. Trochę rozumiem. Muszę sobie to przemyśleć, tak, pod kątem relacji, bo tak, one są kluczowe. Bo wszystko, co my mamy, ma tedy tu, każdy, zobacz, każda relacja ma smak, tak? Na przykład, to jest łatwo, mogę rozumieć. Ty, jako Mataji, jest, mogę być zadowolona, ale jeżeli coś się stało do twojego rodzina, to od razu będę czujesz niedobry, albo twój kraj, tak? Dam przykład, tak? Gdzie można widzieć, ale dlaczego to jest tak? Tak? Kto na przykład urodził dziecko, a jego dziecko jest chore i tata i mama obu są bardzo niespokojni. Dlaczego? Sami są dobrze. Dlatego, bo mamy czucie, mają miłości, ale na świat materialny nie mamy czystej miłości, a tam Krishna ma czyste miłości. Bardzo czyste miłości, tak? I dlatego każda emocja jest na mieście, ale na ten świat materialny my myślimy po stronie żaba, jak malutki żabka, tak? Nie mamy doświadczenia taki praktycznie, ale chcemy myśleć, tak? Tak, to my jesteśmy żabka, jak możemy myśleć? Dlatego, kiedy my słuchamy strach, to my mówimy, o, strach jest tak zły. Jak Bóg może być ma strach? Ale nie widzieliście, jak Krishna jest, kiedy dołączył do Krishna, strach jest przemny. To strach jest przemny. Nawet, kiedy jest dołączony, kiedy Krishna jest dołączony. To jest dla nas koncepcja, my nie widzieliśmy na ten świat materialny, nie mamy doświadczenia, że jest taka osoba, kogo cokolwiek on robi, to jest tylko dobre. To jest nasz problem, tak? Dlatego my mamy opinię o strach, nie mogę być dobrze. Ale jak, dlaczego macie opinię? Dlaczego? To jest tak, że kto po prostu ma opinię, że nie możemy jeść ziemniaki, ale jest kraj, gdzie ludzie jeją ziemniaki. Ty spróbowałeś, jest bez gotowania i masz ból na ząb, nie ma smak, nic i powiedziałeś, fu, to jest złe. Ale drugi kraj, tam oni wie, jak mogę gotować ziemniaki i robię pieczone ziemniaki, daję tam przyprawy i są bardzo smaczne. Tak? To jest Mataji dla nas. Na świat materialny my mamy koncepcję, bo my myślimy, o to jest strach, to jest to, to nie był dobre dla mnie. Tak? Ale nie, to jest świat materialny, to jest wędzenia tu. Powinno być tak działa, ale na Krishna, gdzie Krishna mieszka i robi lila, to tam wszystko daje przyjemności. Wszystko słudzisz, tak? Strach i jak ja nie wiem, Mataji powiedziała smutności. Na przykład, jak mogę rozumieć, nie jesteśmy na Krishna. Saprasya Krishna daje miłości do nas. My nie mamy doświadczenia taka praktycznie. Praktycznie masz doświadczenie, że saprasya daje taki ekstazja, że maksymalnie. Nie mamy. Dlatego Prabhupada powiedział, intonujesz Hare Krishna, masz doświadczenia i potem będzie rozumiesz. Dlatego my nie medytujemy tak, że zamknijmy oczy i nie mówimy nic i myślimy, o, Krishna ma piękne oczy, a potem umysł mówi, a moja dziewczyna ma takie niebieskie oczy. Bo umysł będzie biega, tak? Dlatego my nie robimy tak, dlatego my tylko słuchamy Hare Krishna i potem Krishna daje swój pamięci. Jeżeli kogo daje, to wow, to ma dużo łaska, że Krishna pokazuje. Krishna będzie potem pokazuje Vrindavan, ale to jest wszystko natura. My nie możemy spekulować, jak to działa. To jest rzeczywistości, musimy patrzeć. Tak? Czy to jest, Mataji? Trochę ma sens? Dziękuję bardzo, oczywiście, Mocen. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Dobrze. Kto ma jakiś komentarz czy pytanie? Chce dodać coś? Tak, mam. Mataji? Jessica Tamrita Mataji? Yes, I'm here. Jeszcze mamy Kala Mataji, jakieś pytanie miał. So, should I ask my question? No, you can ask. Okay. So you mentioned humility, that true humility gives power. Yes. Bhakti Tirtha Swami Maharaj mentioned. I just repeated it. Thank you very much. Translate this right now so that people will know. Could you repeat then? Sorry. Could you repeat who said that? Yeah, ja powiedziałem, Mataji powiedziała, że ja powiedziałem pokorę, tak, pokorę daje siłę. Ja powiedziałem, to nie ja powiedziałem, to Bhakti Tirtha Swami Maharaj powiedział, tak? Tak, to teraz idziemy dalej na pytanie albo komu. Yes. You also said that humility, which weakens us, is not true humility. It's a lack of self-esteem, yes? Tak, tak, tak jest, tak. Prawo powiedział, że pokora, która osłabia, to nie jest pokora, tylko jest to brak poczucia własnej wartości. Could you elaborate on that? Could you tell us more about it, like how to differentiate or... Mm-hmm. Because to be honest, in many situations in life, I haven't been able to do that, you know? Mm-hmm. Dobrze. So I wonder how to, especially in relationships with, you know, mundane relationships, I'm talking work or I'm talking, you know, like family sometimes, but especially work. Sometimes we have some, we are all ignorant, like I'm talking about myself, but sometimes you have people who are like really hurting you. And I accept that this is a lesson for me. But sometimes it's so hard for me to know what distance to keep, how to keep it, and is it really my lack of humility or is it my lack of self-esteem? Okay. Translate, then we will. Tak, ja tutaj poprosiłam Tianandę Prabhu o komentarz, jakbym mógł rozwinąć troszeczkę tą myśl, dlatego że mam takie doświadczenia życiowe, że jest to trudne dla mnie rozróżnić czasem, czy dotychczas było bardzo trudne, kiedy coś jest pokorą, a kiedy jest brakiem poczucia własnej wartości, szczególnie w takich relacjach no gdzieś w świecie, tak, czy w pracy, czy w rodzinie czasem. Też powiedziałam, że no jakby mam świadomość tego, że jestem pełna ignorancji, ale czasem naprawdę nie wiem, gdzie, co jest czym. Czy w danej sytuacji ten dystans i dane zachowanie jest z mojej strony właśnie brakiem poczucia własnej wartości, czy jest brakiem pokory? So Mataji, I was just, yes. It's hard. Maybe you can translate. So first of all is what is high self-esteem? What does it mean high self-esteem? Najpierw trzeba zrozumieć, czym jest wysokie poczucie własnej wartości. First of all, to think oneself to be great is pride, not high self-esteem. Po pierwsze, kiedy uważamy, że jesteśmy kimś wielkim, to jest duma, a nie wysokie poczucie własnej wartości. A person with high self-esteem, he or she exhibits humility. Osoba, która ma wysokie poczucie własnej wartości, ona tak naprawdę pokazuje pokorę. Ona jest bardzo pokorna swoją postawą. So the perfection of self-esteem is seen in person who is completely free from false ego. Więc doskonałość wysokiego poczucia własnej wartości przejawia się w osobie, która jest całkowicie wolna od fałszywego ego. And in that case, humility is a product of their spiritual realization. I w takim wypadku, w takiej sytuacji, to wysokie poczucie własnej wartości, ono wynika z uświadomienia sobie swojej duchowej natury i zamanifestowania jej. And low self-esteem are often mean defensive and one feel a need to prove they are right. A osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, one często są tak jakby defensywne, przyjmują postawę obronną i mają takie poczucie, że one potrzebują wykazać, że ich punkt widzenia jest słuszny, jest właściwy. Tak, to na innym słowie jest tak, Mataji,
jeśli podsumujemy, pokora to nie jest materialna rzecz. Pokora, taki dobry cel idzie do nas, kiedy my praktykujemy świadomość Krishna. To na innym słowy, na inne strony, to idzie o duchowe rzeczy. A duchowe rzeczy nigdy nie robi słabo. Duchowe rzeczy zawsze daje siłę. Na przykład jest dusza na środku, ten ciało, tak? Jeśli dusza jest, dlatego ten ciało działa. Kiedy dusza mówi do widzenia, to ciało będzie od razu pada. Zgadza się, Katha Amrita Mataji? Of course, tak. Dlatego Mataji tak jest, jeśli kto miesza pokorę, a pokorę to jest duchowy prezent od Krishna, to ta duchowa prezent nigdy nie może zrobić kogo słabo. Ale ludzie myślają tak, że po prostu zaczynają myśleć, o ja jestem złe, ja jestem taki. Bo ja jestem, to znaczy falsowe ego my przytulimy bardzo. A kiedy my jesteśmy na ignorancji albo na pasji, to reagujemy na inne strony, tak? Chcemy po prostu ludzi chcą pokazać do nas, ja nie wiem, albo na innym stronie my musimy pracować, że nie, bo wiesz, jeśli spotykać kogo, to oni lubią, kiedy masz dobry humor, tak? Na innym stronie kto ma niższy ten self-esteem, low self-esteem, to ma to niskie poczucie wartości. No, on musi pracować, że będzie czuć trochę lepiej, tak? To po prostu jesz więcej prasadem, tak? Dobry prasadem, śmieje więcej, będzie czujesz trochę lepiej, tak? Ale to nie znaczy pokora, tak? Pokora to jest zupełnie inne. To są Mataji 26 jakości są czyste wypieczelma, a Prabhupada miał wszystkie ten, tak? I to jest prawdziwy, ten pokora. To rzeczy nie są materialne. To idzie od Krishna, dlatego my praktykujemy i mamy. A kiedy Mataji powiedziała, że na przykład ludzie po prostu robią i my zaczynamy myśleć, szukać błąd, to na siastrze jest napisane, że możemy sprawdzić drzewo, czy jest zdrowe, czy nie, za owocem, tak? Jeśli jesz owoc, to widzisz, że to jest zdrowie, czy nie. Dziabo. To jeżeli w końcu dnia czujesz mniej entuzjazm do świadomości Krishna, do życia duchowego, to zupełnie robię coś złe. A czuję entuzjazm, że nie, muszę zrobić więcej, to jest dobre. Ale kiedy my jesteśmy na takiej sytuacji, to trudno znaleźć, jak Arjun pokazywał, tak? Zobacz, Arjun ma argument ten. To dlatego my potrzebujemy konsultować. Bhagavad Gita jest książka, gdzie idzie cały czas how you say? Counseling. Konsultacja. Konsultacja, tak? To mogę konsultować guru sadhu shastra, tak? Konsultować na shastra, konsultować taki wybiciel, kto dobrze praktykuje, masz wiedzę. Wiedza to znaczy, że on reprezentuje Prabhupada, tak? I mogę też pomagać, to jest praktyczne strony też. Czy Mataji coś więcej dodać do tego? If I could ask about one more thing, it's like more practical aspect in everyday situations. If I remember correctly, I'm not sure, but if I remember correctly, Vikrama Maharaja said during some lecture that if you are humble towards an ignorant person, you can lose yourself. So how to understand that? Yes. So yeah. That is not a proper perspective. Like I'm talking about the situation in everyday life. Let's say you need to stay in touch with someone and you cannot just leave the room because somehow you just need to be in contact with that person. So how to behave so as not to lose oneself and at the same time, you know, not to become too negative and disrespectful. Towards this person or towards yourself?
Both. Okay. Because it's interaction, right? So if you mm-hmm. have to stay in this interaction because of work or because it's family, for example, right? Like you cannot just move out or move away, change job or mm-hmm. something. Like, because you, apart from just, you know, chanting and trying to work on our, you know, spiritual development, how can we practically behave in such situations? Przepraszam, tutaj pytałam jeszcze o to, czy można by troszkę bardziej praktycznie to rozwinąć w takich sytuacjach, kiedy na przykład mamy do czynienia z osobą, gdzie nie możemy wyjść z tych relacji, tak? Czy to będzie praca, czy rodzina, gdzie te relacje są takie trudne i co zrobić w związku z tym, że chyba wydaje mi się, że Trivikrama Maharaja to powiedział na którymś wykładzie, że jeżeli my jesteśmy pokorni wobec osoby, która jest w ignorancji, to tracimy siebie i że to nie jest jakby właściwa postawa, więc w praktyczny sposób, jak się powinniśmy w takim razie zachowywać, kiedy no, jesteśmy skazani poniekąd, musimy w tej relacji funkcjonować, tak czy inaczej, to jak to robić, żeby nie stracić siebie i nie stracić tej pokory, czy przepraszam, szacunku i do siebie, i do tej osoby. No to Mataji sytuowała Trivikrama Swami Maharaj, to ja też będę powiedzieć, że Trivikrama Gurudev powiedział, że Gita is book of action and Arjun is man of action. Wow. Trivikram Maharaj powiedział, że Bhagavad Gita jest książką działania i Arjuna był też człowiekiem czynu. A Guru Maharaj powiedział to na Minsk i on dał wykład na siódmy rozdział. To mogę czytać, słuchać. To znaczy, że każda nasza sytuacja, Mataji pytała, praktyczne rozwiązania, tak? To Gita, dlatego Bóg dał, bo to jest praktyczne. Wszystkie rozwiązania tu są praktyczne. Co Krishna mówi tu? Krishna mówi na 4.19 Gyana Agni Dagdagdha Karmanam Tam Ahu Panditam Buddha. Kiedy kto może działać na ten sposób, że myszka na ten ciało, tak? Ale nie ma przywiązania do ten ciało, to znaczy on jest liberated, wolny. Tak? Wyzwolony, tak? To znaczy, że po prostu jak my wybieramy Krishna, my chcemy korzystać nasze senses, myślenie, zmysły dla służby dla Krishna, tak? To na innym stronie, kiedy my po prostu nie rozumiemy, kim kto jest. To my będziemy robić, po prostu ja nie wiem. Mataji lubię na przykład słodycze, tak? Mhm. A ja daję solne rzeczy. To po prostu jest niepokora od mojej strony. To ja będę przeszkadzać do ciebie, a ty będziesz przeszkadzać do mnie, tak? Bo nasze, potem twój umysł będzie niespokojny, mój też nie będzie spokojny. Tak. Na inną stronę, praktycznie my musimy myśleć, że okej, jako tako ta osoba jest na mój życiu, tak? Ja nie mogę zostawić na ten osoba. Najpierw, dlaczego ten osoba jest, to jest chyba poprzednie karma. My zapomniemy wszystko, tak? Kiedy my mamy trudne sytuacje, to my tylko myślimy, my jesteśmy. To jest znak fałszowe ego, tak? Kiedy mamy trudne sytuacje, to fałszowe ego tylko myślę ja. Albo o stronę dobre, albo o stronę złe. Tak? Ale muszę wiedzieć, że ja jestem dusza, ma tylko inne ciało, ale cokolwiek ja mam, to nie jest jakiś wypadek. Okej, ta osoba jest, chyba ja zrobiłem coś na poprzednie życie, karma, ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego jest, ale na pewno co ja zrobiłem, dlatego ja dostaję tak. Ale teraz, czy jest warto, że ja mogę inwestować więcej moja siła i energia i mój zmysły do ten osób. Na innym stronie, jeśli my czujemy negatywne, dobrze, on reaguje negatywnie, on ma swoją wolę. Ale
to jest jej wola, on nie może korzystać. Ale my mamy swoją wolę. My nie marnujemy czas. Po prostu dlaczego my musi być, ma zwierzę czy gniew do tej osoby? On ma to, ale my ma inne. Na innym stronie my musimy myśleć, że ten dzieci o, nie wiemy, kiedy kończyć. Ale ostatniej chwili ja będę pamiętać na tę osobę, jeżeli opuścić ciało, to będzie urodzić na następne dzieci blisko do tej osoby. A czy naprawdę chce tak? nie ma dosyć na ten dzieci od tej osoby? Jeśli masz dosyć, to praktycznie myślisz, tak? Że nie, ja nie muszę inwestować w moje myślenie. Okej. Dlatego muszę tolerować, dlatego Krishna mówi na drugi rodzaj, toleruj. Jeśli jest przyjemna sytuacja, to też toleruj. Nie powinno być za dużo, jak powiedzieć, zadowolony. Dlaczego? Bo my jesteśmy ciało, Prabhupada powiedział, kiedy my opuścimy ten świat, zostajemy wszystko. To posłuch jest za bardzo zadowolony, jeśli masz bardzo przyjemną sytuację, masz wszystko idealne, relacje, wszystko bogactwo, to po co? Będzie masz, jeśli masz 10 samochodów, to co? Wszystko będzie zostaje tu. To nie ma, toleruj, okej, to jest coś. Krishna dał, nawet nie Krishna, to jest moja karma. Poprzednie dzieci ma, Krishna nie ma interes, dał mi 10 samochodów czy dwa domu. On nie ma w ogóle interes na ten. To jest karma, dostawiłem, a ten dzieci, jeśli coś nie jest dobry, to też toleruj. Tak? A jak ta toleracja idzie? To idzie o stronę Guru Sadhu Shastra. A jeżeli nie, to my po prostu będziemy tak, że kto atakuje nas, a my myślimy, tolerancja to jest nie reaguj. Nie. Dlatego jest Guru Sadhu Shastra, tak? Krishna Krishna powiedział toleruj, ale końcu on nie powiedział, końcu wynik nie był tak, że Arjun po prostu siedzieć i tolerował Duryodhana. On zabił Duryodhana. Rozumie Mataji? To tolerancja nie znaczy, że po prostu, albo pokora nie znaczy, że idziemy. Ignorancja to znaczy, co Guru Maharaj powiedział, ja nie wiem na jakim kontekście, ale ignorancja to jest ogólnie tak, że my po prostu nie widzimy rzeczy, jak jest. Tak? To musimy widzieć, jak jest i poprawić rzeczy, a to wiedza tylko idzie od Gita, tak? To jest praktyczne rzecz. Kathamrita Mataji. Zgadza się, czy? Yes, I understand, but I know that my senses are imperfect, that I make mistakes, etc. And my false ego is quite strong. So oftentimes when I think I see, my life has shown me, that was amazing mercy of Krishna, that in many situations when I thought I saw the truth, I was very, very quickly proven wrong. So I absolutely accept your answer. Dlatego Mataji, to jest, I don't know how to tolerate sometimes, even myself, you know, because I don't want to be, I don't want to react in some way, but I often do. I can share this with you. You can translate this and then. Więc ja powiedziałam, że jak najbardziej akceptuję tę odpowiedź. No to nie zmienia faktu, że jakby w życiu nie jest to dla mnie takie proste, bo tu Prabhu powiedział, że pokora czy tolerancja oznacza, że to nie oznacza, że mamy nie reagować, tylko że mamy widzieć rzeczy takimi, jakie są. Ale przez to, że ja mam niedoskonałe zmysły, popełniam błędy i mam duże fałszywe ego, to też nieraz w życiu już miałam taką sytuację, że byłam przekonana, że ja widzę prawdę. A się później okazywało, z łaski Kryszny, jakby pokazane mi było, że wcale nie do końca tak było, że to wszystko fałsz taki był i pytanie, co w związku z tym, jak sobie, no, jak do tego podejść. Tak, dlatego materii jest tak, my musimy myśleć, że my, nie ma nikogo, mogę zrobić złe do nas, my sami robię złe rzeczy do nas. Na innym stronie, kiedy my dołączymy rzeczy, gdzie jest pasji, ignorancji, to nie jest zdrowie dla umysłu. Kiedy żyjemy na stanie, spróbujemy żyć na stanie dobroci, to jest lepiej niż na taki gunę. Na innym stronie mówię, że
ja czasami nie wiem, jak mogę reagować. Ja chcę nie reagować, ale reaguję. To jest tak, że jest niezdrowe rzeczy, tak? Jest zima i chcę jeść lody, a wiesz, że będzie chora. Tylko myślę, że ja chcę leżeć 10 dni na łóżku, czy chcę 10 dni spacerować. To jest inteligencja. A jak to idzie to? Bo my cały czas jesteśmy na guni. Czy guni, albo dobroci, pasja, albo ignorancji. Dlatego my słyszymy Krishna Katha. Krishna Katha jest poza się guni. To jest transcendentalna rzecz. Prabhupada nie dał taki rzecz, że o, słuchaj i nie ma umysł kontrola. Nie, Prabhupada dał bardzo naukowy. Tylko my nie rozumiemy, co Prabhupada dał. Dlatego Prabhupada powiedział, że słuchaj Krishna Katha. Bo potem jesteś na innej guni. A jeżeli nie, to nie ma moc, że możemy otrzymać, tak? Guny są bardzo, bardzo potężne. Dlatego my spróbujemy, że będziemy na gunę dobroci, potem, kiedy my możliwe jest, słuchaj Krishna Katha cały czas. Dzięki temu my jesteśmy na... Bo to katha jest poza poza ten się guni. I my jesteśmy na transcendentalną rzecz. I kiedy ktoś żyje na dobroci, to on też nie boi się, bo on wie, że mój cel jest wracanie do Boga. Okej, ja spróbuję cokolwiek ja mogę, ale jeżeli nie będzie na ten dzieci, to następny ja też będę wracał, bo to jest duchowy proces. On nie boi się, dlatego on nie chce przytulić. Na innym stronie Mataji i nie jesteśmy na takim stanie, że na przykład mówię tak, że na noc ja chcę intonować, dam przykład. A będzie 10, 11, 12, 1 i będzie czujesz tak spać, że będzie spać. To nie ma kontrola po prostu. Nie mogę powiedzieć, Prabhu, ja jestem słabo. Nie, bo guni są takie potężne. Dlatego Krishna, dlatego Prabhupada dał nas duchowy proces, że po prostu iść poza się guni. Jak? Krishna Katha. To jest fakt, że my musimy akceptować. Guni my nie możemy walczyć. Mam maja duratya, devi hesha guni mai, mam maja duratya. Tak? I Krishna mówi, mam ev tarantite. To maja evam tarantite. To mam ev, to znaczy, jeżeli słuchasz mój Krishna Katha, to będzie ten się guni nie będzie przeszkadzać. Tak? To kozin do tego to jest reakcja Mataji, że my jesteśmy na ten guni. To dlaczego połączyć tam, tak? Czy to wystarczy? Mataji Kathamrita? Yeah. Thank you. So just tolerate and continue the process, yes? Not tolerate and continue. To nie jest tolerancja i continue. To znaczy zaczynaj aplikować Bhagavad Gita, czytać śloki i zaczynaj aplikować na sytuację. O, ta sytuacja, jak Krishna patrzy ta sytuacja. Jak Krishna chce, ja będę reagować. Ten cały życie jest dla nas uczyć. My jesteśmy na szkole albo na wielki laboratory, lab po polsku, laboratorium. Laboratorium. Tak, i każdy chwili idzie jakieś badanie do nas. A teraz badanie idzie, to zaczynaj myśleć, jak Krishna chce mi reagować na tej sytuacji. Okay, thank you very much. Widzisz, to jest praktycznie. I tak, Bhagavad Gita i zaczynaj aplikować i od razu będzie widzisz rezultat. Tak? Okay. Okay. Amekhala Mataji? Харі Кришна, мам питання стосовно емоцій. Так, я єстем душем, але я в тілі Матаджі. І попросту контроль емоцій, то, направді, дуже трудно. Так, емоції нам дуже перешкоджають в житті, але і теж допомагають бути ближче до Бога. І як, наприклад, яка то місія, так, йде в тему тілі, так, бо... Направді, контролювати емоції можна не
nie pokazywać emocji, a później, na przykład w drugi dzień, po prostu będę wybuch. To nie ma możliwości. I czemu cześć? I czemu nam dały właśnie taką, nie wiem, bo to jest, no jak, raczej askeza w duchowym życiu, bo bywa czasami przez emocje my robimy sobie problem, tak, w różnych tam sytuacjach, tak, jak sobie na przykład na spokojniej zreagowała, to by nie było sytuacji tak trudno. Mm. Takie pytanie. Czy zrozumiał się na dobrze? Mm-hmm. Dziękuję. Najpierw czy jakieś Mataji chce komentować od tego? Pytanie? Hmm. To jest tak, Mataji, Prabhupada powiedział, kiedy bywa to jest rok 1975, maj, 10 maja, Prabhupada miał konwersację i tam Prabhupada powiedział po prostu emocje są bardzo pomaga. Kiedy? Kiedy my mamy ekstatyczne miłości. Emocje nie są dla, jak powiedzieć, naukowe studia, tak? Na innym stronie, jeżeli otworzymy, jest matka, matka opiekuje dziecko tak dobrze, a tata nie ma takiej emocji. A jeżeli kto chce, ja będę chcę rozumieć emocji, co mama ma, to oni mogą mówić, ale ja chcę rozumieć o stronę logika. Aha, to okej, wezmę matka, otworzymy jego ciało, otworzymy serca, otworzymy wszystko, ale możemy znaleźć w środku krew, serca, wszystko, ale nie możemy widzieć ta emocji, tak? To na innym stronie, innym słowem jest tak, że emocje są, Krishna daje nas, że my możemy korzystać z tej emocji dla Krishna, tak? Służenie Krishna, jak matka Yashoda opiekuje, tak? I dlatego my mamy emocji, tak? Bo Krishna ma emocji, to my mamy emocji. Ale nasz problem jest tak, Mataji, my zapomniamy, że my jesteś ciało, tak? Przepraszam, my jesteśmy dusze. My zapomniamy to, a my myślimy, my jesteśmy ciało. A kiedy my żyjemy na stan ciało, to taki rzeczy idzie, tak? Na innym stronie, kiedy my realizujemy, ja jestem dusza, to nie znaczy, my myślimy o ten ciało, nieważne, czy to ciało jest kobiety, czy to jest mężczyzna, nie. To znaczy, my też mamy wiedzę, że akceptujemy, że o, ta sytuacja, to ja nie mam, a to ja mam. Jak Prabhupada akceptował? Prabhupada jest acharya iskony, ale też powiedział, że nie umiem kierować. Prabhupada nie wiedział, jak kieruje, tak? Ale jego uczynik po prostu mógł kierować lepszy. To na innym stronie to nie jest problem, że kobiety mają emocje. Problem jest, że my nie korzystamy to dla służby dla Krishna. Hmm? Tu zaczyna problem, tak? Bo Prabhupada nie powiedział, ja nie znam, jak mogę kierować. Ja jestem acharya, ja jestem dusza, ale nie, to musi być wie kierować. Nie, bo to jest materialne rzeczy, tak jest, to jest materialne rzeczy. Kiedy my praktykujemy na ten poziom teraz, na przykład sadak, to my musimy, my wiemy trochę nasza natura, to nie lubimy, to lubimy. To co przeszkadza z naszym umysł bardzo, to musimy po prostu trochę dalej, masz dystans, tak? A co nie przeszkadza przetulić. To na innym stronie co pomaga świadomość Krishna iść, a co nie, to zostaj. A często jest tak, że na język my mówimy bez myślenia, idzie emocji, od razu mówimy, tak? I
Potem mamy problem, jak Mataji powiedziała, tak? I są natury kobiety, kto mogę powiedzieć, tak? Albo dzieciaki też mówię, tak? To nie znaczy, że oni są głupie. Nie, to znaczy, że oni są szczery też, tak? Mówię, co widzę, tak? To dla nas jest tak, że my musimy zaczynać dołączyć ten emocji do Krishna. Na innym stronie możemy zobaczyć, czytać Krishna Sążka, Nektar Oddanie, jak wielbicieli korzystają. Taka emocja dla Krishna, taka emocja dla Krishna, tak? To będzie pomagam, tak? Że my potem będziemy, jak powiedzieć, nie zmienimy nasza natura, tylko korzystamy nasza natura dla Krishna i Krishna będzie pomaga, tak? Też od środku. Bo to jest nielogiczne, że emocje możemy kontrolować, tak? Bo kobieta ciało idzie na inny poziom, tak? Dlatego ja pytałem, czy jakiś Mataji chce komentować, tak? Kiedy ona urodzi dziecko, to on ma inne emocje. Kiedy on ma każdy miesiąc on ma taki dzień, to ono ma w ogóle inne emocje, tak? To znaczy, ten ciało jest zrobiony, ale myślisz tak, że dlaczego Krishna otworzył takie ciało? Krishna otworzył, że ta, po prostu ten emocji, co dał, wszystko możemy korzystać dla Krishna, tak? To my musimy skończyć. Nie myślisz tak, że to jest problem, to oczywiście, jeśli reagujemy tak, to jest problem, ale z drugiej strony Krishna dał możliwości, tak? Nie, ja nie myślę, co to jest problem, po prostu na praktyce pokazuję, jak analizuję, tak, różne sytuacje, po prostu na praktyce i też pytania stosowne, jak wykorzystywać emocje. No, na przykład, z jednej strony ja mogę myśleć, co to dla rozwoju duchowego życia, bo a ja to mówię, po prostu mój umysł mówi. Ja mogę dać przykład, co Prabhupad dał na duchowe rzeczy, tak? Prabhupad powiedział, że emocje są bardzo, bardzo dobre, tak? Na przykład Prabhupad dał przykład, że jeżeli kto ma takie emocje, że o, Bóg dał mi wszystko, tak? To jest bardzo dobra emocja. Jeżeli kto od początku świadomość Krishna są bardzo emocjonalne, na jaki sposób? Taki sposób Prabhupada powiedział, że on myśli, o, Bóg jest taki łaskowy, taki szczery, taki wielki, tak? On daje mi wszystko, on po prostu mogę zrobić wszystko, on jest bohater, tak? Ja muszę służyć jego. To Prabhupada powiedział, te emocje są doskonałe. To nazywa się też emocje, tak? To naznaczy, dlaczego my czytamy Bhagavad Gita, wszystko. Dlatego, że my możemy rozumieć, że my nie możemy rozumieć Boga, tak? To my musimy sudzić Jego, tak? Bo teraz na naszym dzieci my mamy fałszowe ego. Dzięki temu my myślimy, o, ja mogę robić to lepsze. Ale kiedy my po prostu rozumiemy, że ten lew, co jest tak bardzo mocny, a jego moc, Krishna mówi, to ja, ale Krishna jest nie lew, Krishna jest poza lew, to my zaczynamy myśleć, okej, okay, a to też. To potem my myślimy, okej, okay, my nie możemy mieć, jak powiedzieć, konkurencja. Nie możemy mieć konkurencję do Boga. Tak? W tej chwili my mamy konkurencję, tak? O, dlaczego to? Ja też mogę być, tak? Nie mówimy, ale żyjemy tak. Dlatego mamy fałszowe ego, ale kiedy my rozumiemy, to jest tak, to my rozumiemy, okej, okay, nie możemy być ma konkurencję do Boga. Bóg jest Bóg i ja muszę służyć, tak? Do Boga. Chciałam dodać właśnie codziennie, tak? My korzystujemy się taką instrukcją, tak? Bo Bhagavad Gita to jeszcze jest instrukcja, tak jak żyć. Bywa czasami, nie wiem, może to tylko ja myślę, bo czasami ja myślę, że to niemożliwe. No w życiu tutaj, w Kali-Jugu zrobić tak i żyć tak, to niemożliwe. Nie wiem, i to bywa czasami na spokojnie przyjmuję, no, wszystko tak
na 100%, a bywa czasami naprawdę tak w środku, środek walczy, co to no, niemożliwe. To napisane w taki sposób, co to niemożliwe wykorzystywać w życiu. No, nie wiem, co z tym robić. To jest kaliuga, mówię, tak? Tak. No, kaliuga to jest rzeczywistości, Mataji. To jest napisane tak, że my możemy obudzić i wracać do Krishna, tak? To jest fakt po prostu. To nie jest jakiś ten, tak? Bo my czujemy tak, bo my... Zobacz, czy ty czujesz jakieś emocje, jeżeli, ja nie wiem, idzie do toaleta, a kto mówi, że toalet jest, śmierdzi, tak, to nie ma ani emocji. Ty rozumiesz, to nie jest przyjemna rzecz, tak? A tak jest sam na ten świat materialny, my czujemy, my mamy dużo emocji. My myślimy, że my chcemy mieszkać tak. I dlatego my mamy problem, kiedy czujemy, o tu będzie problem, tu będzie problem, tu będzie wojna, tu będzie to. Ale jeżeli my wiemy, my jesteśmy, zgubiliśmy, ale my musimy wracać, to na ten sam Kali Yuga my zaczynamy gloryfikować. Dlaczego? Bo my mówimy, na ten sam Kali Yuga poszło 500 lat temu Mahaprabhu. I Śrila Prabhupada, tak? To my sami będziemy zaczynać gloryfikować, tak? Zobacz, ten sam obiekt my mamy, ale jak my patrzymy, tak? I potem my nie mamy interes, że po prostu będzie nudzi się, tak? Rozumiesz, Mataji? Tak, rozumiem. Dziękuję. To ma jakieś pytanie czy komentarz? Dobrze, to kończymy dzisiejszy wykład. Tu Hare Krishna, Śrila Prabhupada ki jai. Cześć.